Dzień dobry, Jacek Pożycki, gość.ox.pl. Ponoć wielkie zmiany mają swój początek w małych gestach. Przeczytałem z tyłu książki, a mam na myśli książkę pani Małgorzaty Bryl-Sikorskiej pod tytułem Przełom. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pani naszym gościem dzisiaj. Bardzo mi miło. Mnie również. Chcę zapytać najpierw, na początek, ile jest w tej książce pani? Tak. A ile jest jakiejś fikcji literackiej? Na ile ta książka wyrasta z osobistych doświadczeń? Bo jest bardzo ciekawa i zastanawiam się, jak to można pojmować w skali. Ja myślę, że nie ma książki, w której nie byłoby osobistych doświadczeń autora, bo każda książka jest przefiltrowywana przez umysł czy duszę pisarza. Natomiast na pewno nie jest to książka autobiograficzna. Główna bohaterka może jest podobna w tym do mnie, że mamy zbliżoną wrażliwość na pewne sprawy, przyrodę, zwierzęta. Nie wiedziałam, co zrobić ze swoim życiem, więc nie zrobiłam nic. I tak już 7 lat, to cytat. Nie można tego w skali 1:1 przełożyć na pani życie. Czy akurat ten element? Poniekąd tak, bo zmagałam się z bezrobociem parę lat. Tak jak bohaterka książki. Tak jak bohaterka. Nie mogłam się odnaleźć na rynku pracy. Dość długo mi zajęło odnalezienie swojej drogi życiowej. Także rzeczywiście ta paralela tutaj jest. Natomiast na pewno się z nią nie utożsamiam. Stworzyłam fikcyjny świat przedstawiony i tego się trzymam. Natomiast na pewno w tej książce są moje doświadczenia zawodowe. Nie napisałabym tej książki, gdyby nie moja praca dziennikarska, którą rozpoczęłam tu na Śląsku Cieszyńskim ponad 5 lat temu. I przerwę w tym momencie. Tak? Właśnie jak pani mówi o pracy dziennikarskiej. Jak według pani powinny wyglądać media w naszym regionie? Bo tutaj też jest sporo miejsca, mówi pani właśnie o roli mediów, o roli takiego dziennikarstwa, które jest zaangażowane. Czy te nasze media w naszym regionie są takie, które odpowiadają temu wzorcowi? O Śląsk Cieszyński, tak. Konkretnie. No, jeżeli chodzi o Śląsk Cieszyński, moim zdaniem mamy kryzys mediów lokalnych. Jeżeli chodzi o rodzaj zaangażowania, oddania sprawie, a także kontroli samorządu i spółek miejskich, to tutaj mam spore zastrzeżenia. Myślę, że rolą mediów lokalnych nie jest takie działanie jak kronika szkolna. Jedziemy, dokumentujemy jakieś wydarzenie, koncert, spektakl, wracamy do studia, budujemy z tego relacje i na tym koniec. Jest potrzebny komentarz, jest potrzebna kontrola, jest potrzebna większa wnikliwość i rzetelność w tej pracy. A nie laurka. Nie laurka. Mhm. Mam wrażenie, że media tutaj nasze lokalne za bardzo zaprzyjaźniły się z tą władzą tutejszą. Są w takiej miłej komitywie, a nie taka jest moim zdaniem rola dziennikarza, żeby się z władzą publiczną zaprzyjaźniać, tylko żeby rzetelnie pisać, nawet kiedy trzeba napisać źle i być krytycznym. Może tego krytycyzmu też brakuje dziennikarzom lokalnym. Póki pracowałam zawodowo, bo w tej chwili jestem na urlopie macierzyńskim. Zawsze starałam się do sedna sprawy dążyć i mnie nie interesowało to, czy dany radny, burmistrz, radna, burmistrzyni się na mnie obrazi, czy nie. Po prostu patrzy pani włodarzom na ręce. Widać to też w kreacji tej bohaterki. Staram się. Która jest bardzo zaangażowana. Czy zna pani takich społeczników, takie siłaczki, które działają na polu regionu i starają się pomóc innym w takiej inicjatywie oddolnej, bo tutaj bardzo często ten temat jest zauważalny. Ja nie chcę zdradzać celowo całego obiegu akcji. Jasne, nie będziemy zdradzać fabuły, natomiast kiedy pan pyta o tych działaczy miejskich, o aktywistów, znam tak wiele osób, że trudno jest mi po przecinku wymieniać nazwiska, bo też w obawie, że mogłabym kogoś ważnego pominąć. Natomiast mogę wymienić kilka organizacji pozarządowych, które działają w bliskiej okolicy do Śląska Cieszyńskiego. Przede wszystkim organizacja Bonafides z Katowic, która dba o transparentność działań władzy samorządowej i dba o ten właśnie dialog. Organizacja pozarządowa, mieszkaniec,
i samorząd, w takim trójkącie dialog. Myślę, że ogromnie ważną robotę wykonuje organizacja Napraw Sobie Miasto, która zaczynała w moich rodzinnych stronach w Katowicach, Ligocie. W tej chwili już jest organizacją ogólnopolską i dba o to, by we wszelkich planach dotyczących miasta i jego rozwoju włączać do pracy mieszkańców. Właśnie to włączanie, Mogłabym wymieniać jeszcze wiele, wiele innych organizacji pozarządowych. Włączanie i zaangażowanie mieszkańców jest bardzo ważne, bardzo kładzie Pani nacisk na ten aspekt w tej książce. Czy uważa Pani, że z tym włączaniem i z tym zaangażowaniem mieszkańców mamy problem? To się na przykład odnosi też do wyborów i uczestniczenia w wyborach? Ja bym tu rozgraniczyła... Pani stawia takie pytanie też, dlaczego ludzie nie chodzą na wybory? Ja bym rozgraniczyła te dwie sprawy, bo jeżeli chodzi o tą aktywność społeczną, w tym również na Śląsku Cieszyńskim aktywność społeczną, ja nie widzę jakichś strasznych problemów. My jesteśmy aktywni społecznie. Natomiast problem polega na organizowaniu się takim horyzontalnym, ja to mówię, na zasadzie angażowania się w zakładanie komitetu wyborczego, partii, bo tylko w ten sposób te ruchy miejskie mogą się angażować we władzę publiczną, czy to na szczeblu lokalnym, czy na szczeblu centralnym. I z tym jest problem, bo słowo polityka i polityk już się tak zdewaluowało, że mało kto się do tego garnie. A póki nie ma nowych twarzy w tej polityce, czy lokalnej, czy centralnej, my się ciągle będziemy rozbijali o to samo takie zniecierpliwienie, niezadowolenie z działania tej władzy, bo to są ciągle ci sami ludzie. Potrzebna jest zmiana, potrzebny jest przełom. O tym w swojej książce piszę. No właśnie, przywróćmy nowym wymiarem działania takie słowa jak polityka, patriotyzm i tysiące innych. Żeby patriotyzm kojarzyło się z czymś dobrym, pozytywnym i słowo polityk, żeby też kojarzone było z dobrym działaniem. Tak. Co jest dla Pani przełomem? Jakie elementy w Pani życiu można by powiedzieć, że były przełomowe? Bo tytuł książki to jest przełom i bohaterka w pewnym momencie odkrywa, że to, co robi, jest ważne i stanowi przełom w jej życiu. A dla Pani? Tym, które napisałam, jest co najmniej kilka przełomów. Jest ten przełom, o którym już trochę zdążyłam powiedzieć, ten społeczny, duży, globalny, dotyczący miasta, ale może i też znacznie dalej, całego kraju, bo urywam w pewnym momencie akcji i do końca nie wiadomo, co się wydarzyło. Będzie część druga, może. Nie, no to już Pan powiedział, nie wiem, czy będzie część druga, natomiast jest też przełom taki osobisty, psychiczny, jednostkowy, bo stawiam tezę, że przełom idzie oddolnie, że każda rewolucja zaczyna się oddolnie. Sąsiad. Tak, tej relacji. I póki nie zmienimy czegoś w swojej głowie, w swoim życiu prywatnym, nie wyjdziemy obok do sąsiada, nie bierzmy się od razu za jakieś wielkie, niesamowicie ogromne sprawy, zacznijmy od swojego podwórka, w przenośni i dosłownie. Natomiast Pan zapytał o przełomy w moim prywatnym życiu. To niewątpliwie przełomem było moje rozpoczęcie takiej pracy dziennikarskiej. Tu właśnie na Śląsku Cieszyńskim znowu też miał miejsce debiut, czyli zabrałam się za takie dziennikarstwo lokalne i samorządowe. To był przełom w moim życiu, bo zanim rozpoczęłam tą robotę, kwestie samorządu i działania miasta były dla mnie czymś absolutnie abstrakcyjnym i niezrozumiałym. Ja się zawsze śmiałam, że nie odróżniałam wójta od wojewody. Nie wiedziałam, kto czym się, jak zajmuje. I dopiero rozpoczęcie tej pracy w takim dziennikarstwie lokalnym, samorządowym uzmysłowiło mi, jak nierozerwalnie jest z jakością naszego życia powiązane funkcjonowanie samorządu. Że jeżeli się nie będziemy interesowali samorządem, nie będziemy się interesowali wyborami, nie będziemy chodzili do wyborów, nie zaangażujemy się tu w nasze sprawy lokalne, ciągle gdzieś tam zapatrzeni w telewizor, śledzący sprawy w centralnej Polsce. Polska to nie jest tylko Warszawa. Dokładnie. Chodzi też o patrzenie tu na swoje to lokalne podwórko, dopóty nasze życie będzie odbiegało od tego, jakimi byśmy chcieli je widzieć.
I to jest też jedna z głównych test mojej książki. Długo pani zajęło pisanie tej książki? Ja pisałam tą książkę skokami. Coś się wydarzyło, czekałam, żeby to przefiltrować przez mój umysł. Siadałam na przykład po miesiącu czy po dwóch, opisywałam jakieś wydarzenie w kolejnym rozdziale. Dawałam sobie czas, bo ja tą książkę pisałam w czasie wolnym od pracy, bardziej hobbystycznie. Nikt nade mną nie stał i nie mówił mi, jaki mam deadline. W związku z tym, chyba nie przesadzę, jeśli powiem, że pisałam ją blisko 5 lat. Tyle czasu potrzebowałam, żeby to wszystko na spokojnie przez siebie przetrawić, przetworzyć. No i w końcu postanowić, że lepsze to już nie będzie i zaczęłam wtedy szukać wydawcy. Mhm. Uderzająca jest w tej książce jedna rzecz dla mnie. Biurokracja. I to na prawie każdym szczeblu. Czy faktycznie w urzędach mamy do czynienia z ludźmi, którzy są maszynami i bezdusznymi istotami, które załatwiają tylko paragrafy i unikają precedensów? Na pewno nie tylko tak. Rzeczywistość nie jest czarno-biała i ja też starałam się tak tej książki nie napisać, że każdy samorządowiec i urzędnik jest B i na pewno ma złe zamiary i jest złodziejem. Starałam się uniknąć takiego stereotypu. Natomiast w mojej pracy dziennikarskiej zdarzyłam się tyle razy z takimi nieszczęściami ludzkimi, nieszczęściami rodzin, spowodowane właśnie nieudolnością działania władzy samorządowej czy urzędników. Więc to odcisnęło na mnie takie piętno, że zdecydowałam się też te historie, przynajmniej niektóre, ich wybór opisać. I stąd może ten taki sarkazm, ironia w opisywaniu tych urzędników czy samorządowców jako takich jako takie bezduszne roboty, które nie są ludźmi. Gdy spojrzeć nawet od tyłu, tam jest taka scena, że nawet gdybym spojrzała od tyłu na tą urzędniczkę, to z tyłu bym nie zobaczyła ciała ludzkiego, tylko plątaninę kabli niczym u robota. Bo też czasami tak bezdusznie te osoby się wypowiadały w rozmowach ze mną i co ciekawe, też interesujący był ich język, bo im bardziej nie chciał mi ktoś zdradzić, jaka jest prawda, tym bardziej posługiwał się taką urzędniczą nowomową. I to też starałam się jeden do jednego wręcz przelać do mojej książki, bo tyle razy się nasłuchałam, w jaki sposób się wypowiadają samorządowcy czy urzędnicy w tym takim urzędniczym języku, że postanowiłam się tym tak po prostu literacko zabawić. Bardzo ciekawa zabawa literacka. Proszę Państwa, ja bardzo zachęcam do zakupienia tej książki, do przeczytania jej. Chyba najtrudniejszym zadaniem byłoby poproszenie Panią o zareklamowanie, dlatego też pozwolę sobie na koniec zacytować pewien fragment. Jak zacząć? Zacznij od swojego mieszkania i od tego, co dzieje się u sąsiada za ścianą. Zapukaj tam i zapytaj, czy wszystko ok. Porozmawiaj, wysłuchaj, podaruj czas. Idź pomału dalej. Zejdź piętro niżej, wejdź na górę. Pomóż, jeśli możesz. Ja myślę, że to będzie dobra puenta, bo w tej książce oprócz chmur jest bardzo dużo też słońca. Jakieś promyki słońca się przedzierają i tego życzę i Pani, i naszym widzom. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Pani Małgorzata Bryl-Sikorska, autorka książki pod tytułem Przełom. Bardzo dziękuję.